Wyjeżdżam właśnie z jaskini Obżarstwa, czyli z galerii Echo. Wielkiej urody, no i pora podsumować kolejne dni, bo po udanych wynikach okazało się, że mogę dalej jeść hamburgery, te straszne, niedobre jedzenie, tylko po to, żeby sprawdzić, czy nie umrę dalej. Tak więc kolejne pół roku, powiedzmy, albo może do końca roku, bo już jest tak teraz kwiecień, no do końca roku. Do końca roku sobie zakładam, że polecimy dalej z tymi hamburgerami, a że trochę różnego innego rodzaju materiału mam jeszcze w zanadrzu z ostatniego wyjazdu, to trochę będę te fast foodowe filmy musiał kompresować. Kompresować to znaczy robić ich po prostu troszkę mniej, bo tak to bym musiał Was naprawdę zaspamowywać tymi filmami jak jakiś nienormalny. I wtedy byście się tutaj naoglądali moje gęby aż do żygania. No ale dobra, do sedna. 205 dzień, to była środa jeszcze przed świętami. Słuchajcie, takie mamy zaległości, że to po prostu głowa boli. I w środę przed świętami opowiadałem Wam w poprzednim filmie, że znalazłem taką wielkiego stenda, na którym były różnego rodzaju hamburgery zapodane. No i ja na te hamburgery, no, się udałem. Udałem się, znalazłem się w restauracji Ginger's, to jest taki sport bar w galerii Echo. Kiedyś już tutaj byłem na hamburgerze, ale jakoś on mnie tutaj nie urzekł swoją smacznością i postanowiłem, że skoro się pojawia nowa oferta, no to trzeba dać jej szansę, bo nikogo nie można skreślać już za pierwszym razem, także udałem się tam do tego Gingersa. Pamiętacie też z poprzedniego, że pierwszy raz był fail, bo kucharz gdzieś zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. No, z kolejnym razem już trafiłem, już mi się udało trafić właśnie do tej restauracji i pojawiło się, nie pomnę teraz ile, czy 7, czy 9 hamburgerów z takimi filmowymi nazwami. No i postanowiłem, że zbadam je wszystkie, no bo w sumie czasu mamy pod dostatkiem. W budżecie się mieszczą, bo wszystkie są po 19,90. Niestety za te 19,90 jest sam hamburger, bo dodatkowe 3 zł można powziąć jeszcze frytki i sałatkę do tego, co by było bardzo fajnym urozmaiceniem. No ale skoro nikt o mnie nie pomyślał, to no to muszę za 19,90 obejść się smakiem i tylko przyswoić samego hambuksa. No i co mogę powiedzieć? Najpierw w środę to był Italian Job. Taka nazwa tego hamburgera, bardzo fajny, niestety, jedna rzecz, znowu te hamburgery idą na wysokość, a nie na szerokość. No wolę jednak niższe, a szersze ze względów po prostu prozaicznych, bo otwór gębowy lepiej je po prostu pomieszcza, a takie wysokie hamburgery, no ja nie mam tutaj wyjmowanej szczęki i muszę je dość brutalnie prasować, żeby można było je zjeść. Oczywiście pozostaje również nóż i widelec, ale jakbym chciał jeść nożem i widelcem, to bym sobie zamówił kotleta schabowego, frytki, ewentualnie bułkę do pogryzienia, a że chciałem hamburgera i to dobrze, jak to się wszystko razem tam właśnie wymiesza, czyli jarzyny i sosik i te wszystkie inne dodatki, to taką esencję daje, a że jest takie wysokie, to ciężko to do paszczy włożyć, no ale mnie to nie zraża, no jakaś taka maniera jest, nie wiem skąd to się bierze, jednak wolę te niższe hamburgery, no to jest jedyny minus, jaki znalazłem, bo bułka była bardzo zacna, poprzednio chyba nie pamiętam już, co tam mi nie do końca pasowało, chyba właśnie bułka, a teraz bułka jest bardzo zacna i dowiedziałem się, że robią tą bułkę we własnym zakresie właśnie w tejże restauracji. Dobrze by było, jakby też zrobili wersję trochę płastszą, a większą, że tak powiem, jeśli chodzi o powierzchnię. Także to jest moja taka sugestia ewentualna, że chociaż jak jest tam 7 czy 9 tych hamburgerów w ofercie, to mógłby być jeden taki rozpłaszczony. Jakąś fajną mu dać nazwę i byłoby git. Ale wracam do samego hamburgera, bo mięso było bardzo dobre. Italian Job mnie urzekł tym, że znajdowała się w nim rukola, roszpunka, właśnie dużo warzyw, sos wyważony, nie było go ani za mało, ani za dużo, było w sam raz. Także bardzo mi ten hamburger posmakował i dalej będę ciągnął ten temat właśnie z przetestowaniem wszystkich pozycji, które znajdują się tam na liście. Oczywiście nie mogłem sobie odmówić w czwartek wybrania się również do tej knajpy, a że wybranka mojego serca miała wolny dzień, to również żeśmy się razem tam wybrali. Ja jej zaproponowałem właśnie tego mojego wczorajszego, sprawdzonego już hamburgera Italian Job, a sam wziąłem kolejną pozycję z menu, czyli francuskiego łącznika.
francuski łącznik polegał głównie na serze pleśniowym jako dodatku do tego hamburgera. Również był zjadliwy, ale bardziej mi smakował Italian Job, muszę przyznać. Ogólnie hamburger bardzo dobry, są jakieś tam różne odmiany, różne smaki się pojawiają i fajnie, że idziemy w te hamburgery, nie tylko te kebaby, bo ja powtarzam, że kebaby są fajne, ale monotonne. Tutaj na tych hamburgerach można trochę więcej inwencji pokazać, bo jednak różne dodatki, różne rodzaje mięs można do takich hamburgerów zastosować. W piątek, Wielki Piątek, wszyscy napisali mi tutaj w informacji na prywatne i na fejsie i tutaj, że Szafa, pamiętaj, w piątek to jest post, żebyś tam jakiegoś fopanie nie popełnił, bo ci nogi poprzetrącam. No to, żeby nie popełniać fopa, udałem się do Nordfisha, zakupiłem sobie taki zestaw z dorszem, tak, chyba z dorszem, jeśli dobrze pamiętam. To jest dorsz plus dodatki za 16,80. Tak naprawdę mogłem sobie wziąć dwa zestawy z tym, no, te moje ulubione, czyli frytki plus fishburger. Ale postanowiłem coś innego, naładowałem sobie dość sporo tych frytek. Moje skillsy z dawnych czasów, kiedy trzeba było w pizzy ładować różne rzeczy na talerz w maksymalnych ilościach, się przydały. Tak więc, no, solidna porcja, smaczna, nie wiem, ten Nordfish mi przypadł do gustu, powiem szczerze, że na samym początku tak sceptycznie byłem do niego nastawiony, chyba dlatego, że tam były ceny porażające, ale teraz jakoś te ceny nabrały ludzkiego wyglądu i muszę przyznać, że pomimo tego, że jest to nasz polski fast foodowy wynalazek, to on jest dość wysoko u mnie w rankingu, jeśli chodzi o smaczne, zdrowe i fajne potrawy, które lubię. Potem nadchodziły święta, także ja już w piątek zrobiłem zapas, czyli pojechałem do Telepizzy, bo przypominam, że też jestem wielkim fanem Telepizzy. W piątek tam są promocje po 12 zł średnia pizza i kupiłem je aż 3, żeby były na sobotę, niedzielę i poniedziałek, na całe świąteczne 3 dni. Tak więc nabyta została te dwie niemieckie pizze, czyli reńska i kurnia, no. Wyleciało mi z głowy, ale wiecie które, te niemieckie to są teraz w promocji plus hot habanero, także takie 3 pizze zakupiłem i przez te 3 pizze, no, święta się nimi żywiłem głównie, ale oczywiście nie obyło się też bez śniadania wielkanocnego tradycyjnego, którego już nie mogłem odmówić, bo już tam w Wigilię jakieś fanaberie odstawiałem, tak więc już mówię, w Wigilię nie będę cyrków robił, tylko już przystąpię do tego śniadania, także barszczyk był i tam delikatnie było zakropione. Zakropione było wieczorem, ale tak to był barszczyk plus delikatnie było pewnych dodatków zjedzonych śniadaniowo, a po południu to tak jak ja już mówiłem, to się ratowałem tą pizzą, ale że święta były bardzo miłe i dość sporo miłych znajomych się w moich progach pojawiło, tak więc nie zabrakło również śledzia, kabanosa, ogórka, smacznej wódeczki. No ale nie pognębiło to mojej diety, bo nawet się po świętach ważyłem i wyskoczyło minus 11, które już w poprzednim filmie anonsowałem, tak więc jest ok, powiem Wam szczerze. I skończyły się święta, także puentuję szybko, żeby ten film też nie trwał 13 godzin. Święta się skończyły i po świętach udałem się wczoraj, udałem się do galerii Echo, bo pogoda, jak widzicie, nie nastraja na nic poza siedzeniem w galerii Echo i jedzeniem hamburgerów, a naprawdę mam już taką szczerą ochotę trochę poprzebywać gdzieś na powietrzu i trochę zażyć ruchu i innych takich rzeczy, których w zimę nie zażywa się ze względu właśnie na to, co się tutaj dzieje. Między innymi możecie zobaczyć, jak tutaj pięknie nasze Kielce się budują, jak to wszystko jest tutaj rozpierdolone dokumentnie i ile to wszystko trwa, to już nie wspomnę. I może jeszcze ze względu na to, że jakby się ta zima skończyła, to może by te roboty jakoś szybciej się tutaj odbywały, bo teraz to ja rozumiem, że trochę taka aura uniemożliwia szybką pracę. Tak więc udałem się do galerii Echo i ze szczerą chęcią nabycia Grandera, bo jakoś tak postanowiłem, że muszę zacząć poświąteczny sezon od Grandera, ale nie wiem, czy we wtorek, nie wiem, piszcie w komentarzach, było wolne, bo po prostu taka nieprawdopodobna masa ludzi znajdowała się w galerii
w galerii naszej Echo, że no, musiałbym chyba z godzinę tam stać do tego KFC, żeby nabyć tego swojego hamburgera ulubionego. I poddałem się i znowu poleciałem do North Fisha, bo znowu jest na, tak jak już Wam mówiłem wcześniej, na wysokiej pozycji na mojej liście fast foodowych żarć. Poleciałem do tego North Fisha i sobie wziąłem dwa moje ulubione zestawy. Fish burger z frytkami. I w zasadzie na tym miałem zakończyć mój fast foodowy wywód, ale skoro już dzisiaj też coś zjadłem, to mogę to dodać do tego filmu, ponieważ no, wtedy będę miał znowu możliwość skompresowania kolejnych odcinków, tak żeby się w tych, no, powiedzmy, 10 minutach, 8 mieścić, z czym jest trudno. No i dzisiaj również umówiłem się z kolegą w galerii Echo, spotkaliśmy drugiego kolegę i w planach było KFC, ale ja nie wiem, czy społeczeństwo nasze jest od tego KFC uzależnione, czy jaka jest inna przyczyna tego stanu rzeczy, ale znowu kolejka sakramenckiej wielkości była, no i postanowiłem, że nie tym razem, znowu nie poświęcę tego czasu, bo koledzy, z którymi tam byłem, no, mieli ograniczony margines czasowy na przyjmowanie pokarmów, także musiałem coś szybkiego i skoczyłem do McDonalda i tam zamówiłem sobie na wynos dwa cheeseburgery, które sobie dzisiaj sobie może na kolacyjkę opierniczę i wziąłem sobie kanapkę tą, którą ostatnio Wam mówiłem. No kurczę, teraz mi wyleciało z głowy. Często się oferta zmienia i jeszcze nie. New York Beef Classic, tak? Tą z czerwonym sosem. To nie, to jest ta taka. No nie przypomnę sobie tego, ale wziąłem właśnie tą jedną kanapkę premium plus dwa te cheeseburgery. No i to jest w zasadzie 212 dzień mojej diety, środa. No i to kończę na tym i do kolejnych zeznań zapraszam. Oczywiście liczę na komentarze, jak tam coś nowego, żeście znaleźli w ofertach moich ulubionych fast foodów, coś się pojawiło, a co przeoczyłem, to piszcie w komentarzach. Jak macie jakieś tutaj swoje tipy, że coś trzeba iść sprawdzić, to również liczę na komentarze, no i a ja będę dalej w Gingerze sprawdzał kolejne filmowe cheeseburgery. We'll be right back.